Cześć wszystkim i na was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, a to kolejny odcinek z Cywilizacji 6. Gramy naszym państwem maoryskim, no i ostatnio udało nam się założyć pierwsze nasze miasto. Dzisiaj spróbujemy założyć drugie, albo może na trzecie miasto i kto wie, może nawet rozpoczniemy dzisiaj naszą pierwszą wojnę, bo tak, w tej serii chcę walczyć już od samego początku, już od ery starożytności, wykorzystać naszych wojowników, a potem jednostki Toad, po prostu podbojów dookoła. Muszę wam powiedzieć, że w tej serii naprawdę dużo wiosek tubylców znajduje. I mnie to bardzo cieszy. I dostaliśmy emisariusza. Bardzo to też cieszy, wiem, powtarzam się. Dlatego mnie to cieszy, ponieważ potrzebuję bardzo szybko tutaj suzerana zdobyć. Bo jak ostatniego odcinka wiecie, wtedy będę miał naprawdę dużo więcej produkcji na swoich polach. Więc jeszcze jednego emisariusza musimy mieć, żeby dostać tego suzerana. A tutaj niestety musiałem się cofnąć jedną jednostką wojowników, bo mi chodzi, kurde, jakiś zwiadowca barbarzyńców po moich polach. Więc trzeba by ją zabić. Wy wracajcie tutaj odkrywać. Wy odkrywajcie sobie tutaj, coś może znajdziecie. I znaleźliśmy kolejną cywilizację i tym razem jest to Khmer. Powiem wam, że ja na Khmer chyba jeszcze nigdy nie grałem, więc nie wiem jak, pod co oni idą, czy pod religię, złoto, naukę, kulturę, nie mam pojęcia, czy może wojsko. Tutaj jak widzicie ustawiłem swoich wojowników w ten sposób, żeby po prostu stali na małże na wzgórzu. To jeszcze tutaj mają rzekę, więc w razie czego będą bronić się, jeżeli Holandia by mnie zaatakowała i właśnie szła tutaj na południe, bo ja chcę w tym miejscu założyć miasto, więc prawdopodobnie jak założę, to Holandia się wkurwi na mnie, bo zakładam na ich wyspach. No, ale mniejsza o to. I kolejna cywilizacja, tym razem, jak dobrze kojarzę, Brazylia, tak? Tak, Brazylia, Pedro II. No to, kurde, mamy już Rio. Powiem wam, że w sumie nie tak źle. Mamy bardzo blisko siebie dwie cywilizacje, a jako, że ja będę chciał tutaj królować na morzach, to myślę, że podbijemy, tym bardziej, że oni mają tutaj przy wodzie miasto. No to stolice przy wodzie mają, to moja flota, moja złota armada. Jeśli ją tylko zbuduję, na pewno tam wpłynie. Zwiadowców już rozwaliłem, ale jeszcze został mi obóz barbarzyńców, a na szczęście, jak widzicie państwo, miasto tutaj mi pomaga ze swoimi wojownikami, więc myślę, że to rozwalimy. Zbudowałem też w końcu osadników, więc ich oczywiście od razu wysyłam na to miejsce, na które tutaj chciałem, w którym chciałem zrobić miasto. No i też jak widzicie, mogę wyznaczyć naszego pierwszego gubernatora i to będzie Liang, ponieważ ona ma bardzo fajne dla nas ulepszenia, przynajmniej dla tego naszego pierwszego miasta. Ponieważ, jak widzicie tutaj, to co ostatnio mówiłem, wzmocnione materiały, przynajmniej wulkan nie będzie nam rozpieprzał naszych dzielnic. Po drugie mamy cech mistrza, budowniczy plus jeden mają do budowania, no i ale też bardzo, bardzo ważne, czekajcie, nie to kliknąłem. Tutaj, jak widzicie, umożliwia tworzenie hodowli ryb, plus jeden do żywności i dodatkowe plus jeden, jeśli sąsiadują z zasobem morskim. Hodowanie ryb w mieście zarządzanym przez Liang zapewnia plus jeden do produkcji. Czyli na przykład zbudujemy sobie tutaj ryby, dzięki czemu będziemy mieć plus chyba dwa żywności, bo jeszcze za ten zasób morski i plus jeden produkcji, więc będziemy mieć trzy żywności, produkcję jedną i jeszcze złoto. Dla mnie spoko. Dobra. Co ważnego też, jak widzicie, skończyłem robić wczesne imperium, dzięki czemu możemy po pierwsze zmienić doktrynę na produkcję osadników, bo tą produkcję osadników bym bardzo chciał, a dyscyplinę zmienimy prawdopodobnie na przemysł stoczniowy, ale to dopiero jak rozwalimy tych barbarzyńców, bo też chciałem zacząć produkować jak najszybciej nowe nasze statki, naszą złotą armadę. I od razu lecimy tutaj na filozofię polityczną. Co prawda musimy jeszcze rzemiosło i państwowa siła robocza zrobić, ale jak najszybciej chciałbym mieć właśnie te nowe rządy, bo tam będę mógł włożyć różne fajne karty. Jeżeli chodzi o naszą produkcję, to w tym momencie rozpoczynamy produkcję kaplicy, ponieważ chciałbym mieć jak najszybciej też religię. Znaleźliśmy Koreę. Zostają nam jeszcze trzy państwa miasta, których nie znamy. No ale myślę, że mając trzech zwiadowców bardzo szybko znajdziemy, kogo nam brakuje. Powiem wam, że czekałem sobie, aż ten obóz barbarzyńców zostanie zbity prawie do 0 HP przez właśnie to państwo miasto i teraz na sam koniec oczywiście ja wchodzę ubrany cały na biało i biorę wszystkie laury. Plus 3 punkty epoki, dzięki czemu potrzebujemy tylko już jeszcze tylko jednego punktu i będziemy mieć złotą erę. A era dopiero kończy się za 10 do 29 tur, więc prawdopodobnie tą złotą erę na pewno dostaniemy. Patrzcie, prawie okrążyłem świat, jeszcze tylko muszę tym zwiadowcom dopłynąć tutaj kilka tur i będę miał okrążony świat, ale ja poczekam sobie na kolejną turę, bo wtedy za okrążenie światu dostaje się chyba 5 punktów epoki, dlatego też lepiej poczekać do kolejnej tury i dopiero do kolejnej epoki i dopiero wtedy po prostu okrążę ten świat. Myślę, że nikt inny tego nie zrobi przede mną. Patrzcie, ja tu chcę zakładać miasto, tu mi się tornado, kurde, pojawiło. No ale nic, zakładamy tak czy siak to miasto, bo jednak to jest zbyt dobre miejsce, żeby tutaj tego miasta nie założyć i mam nadzieję, że to tornado mi, kurde, ani
tych wojowników, ani miasta nie zniszczy po prostu. Jak widzicie, nasze miasto bardzo dobrze się rozwija, już mamy prawie 6 obywateli, no i myślę, że czas rozpocząć budowę naszej pięknej, wspaniałej floty, więc budujemy tą jednostkę morską, która potrafi też chyba strzelać właśnie na dystans. No ale oczywiście, kurde, ledwo żebym rozwalił tutaj obóz barbarzyńców i znowu się kolejny pojawił. Tylko, że oni mają bardzo mało życia, więc poczekam sobie, niech znowu państwo miasta trochę zbije ten obóz, a ja potem mam nadzieję, że go dokończę. A co to? A to kolejna wioska. Powiem wam, że naprawdę tych 3 zwiadowców robi swoją robotę, bo co chwilę znajduje jakąś kolejną wioskę. I tutaj dostajemy, przyspieszyliśmy łucznictwo, więc nawet spoko. Ale to nie była jedyna wioska, którą znalazłem. Jeszcze jest tutaj jedna wioska, tylko tutaj kilka tur więcej potrzebujemy, żeby dopłynąć. Postanowiłem wydać trochę naszego złota, bo mamy aż 580 i kupić po prostu kup. Tak, i zrobię szlak handlowy, w sumie jeszcze nie wiem gdzie, za chwilę wam pewnie pokażę. Odnalazłem Egipt, jest obok Brazylii i Korei, więc za szybko nie będę go atakował, bo myślę, że bym chciał atakować na początku Holandia, potem prawdopodobnie Brazylia, Korea, bo jest przy wodzie, więc będzie łatwo można moją złotą flotą zniszczyć to miasto, no i potem też, jak widać tutaj, kolejne miasto przy wodzie. Ja bardzo kocham te miasta przy wodzie, bo będzie mi naprawdę łatwo je niszczyć moją piękną flotą, która się już powoli buduje. Dobra, czas wysłać naszego pierwszego kupca. Nie mamy zbyt dużo możliwości, bo my mamy tylko 3 różne szlaki handlowe, które możemy użyć. No i jak widzicie, niestety Auckland byłoby fajnie. 6 złota, tylko tyle, że tu jest obóz barbarzyńców. Prawdopodobnie bym stracił tego mojego kupca. Tak samo jakbym chciał wysłać tutaj do tego państwa miasta, dlatego też wyślę do swojego miasta Taumutu. Tym bardziej, że to mi zwiększy produkcję oraz żywność w moim głównym mieście. A to by się przydało, ponieważ niby jeden produkcji więcej, ale ja w tym miałem 10 produkcji, więc to jest wzrost o 10%. Widzicie tą łódź? To jest początek naszej wspaniałej floty. Ta flota podbije cały świat. Tak. I dostałem też z tej wioski, którą wam wcześniej pokazywałem, tubylców, budowniczego. Więc mogę rozwinąć kilka pól. Chodźmy rozwinąć to obok wulkanu. Holandia założyła miasto blisko nas. O nie, 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 tak nie może. Zaczynamy produkcję wojowników i chyba czas na wojnę. Kurde, teraz już po tej wioski muszę się aż na samą północ świata wybrać. No ale dobra, dostajemy przyspieszoną ideę szkolenie wojskowe. Spoko. Oj, druga idea przyspieszona. No i tutaj oczywiście w końcu mogę zniszczyć ten obóz barbarzyńców. Chociaż już widziałem, że państwo miasto chciało go zniszczyć, ale to mój rozwalony obóz plus 3 punkty epoki. Przecież mi te punkty epoki są już niepotrzebne, bo już mam 33 aktualne w wyniku. Jeszcze się nawet starożytność nie kończy, a tylko 24 potrzebowałem, więc po prostu już teraz niepotrzebnie nabijam do przodu. Dobra, zbudowałem sobie tutaj jedną kopalnię, zbuduję tutaj drugą kopalnię i jeszcze wieloryby złapię. A nasza wielka flota już płynie tam w stronę Taumutu i żeby być tutaj blisko też i Holandii. Wojownicy się tworzą. Jest i Japonia. Podoba mi się to, że i Khmer i Japonia są prawdopodobnie na jednej wyspie, więc mam nadzieję, że po prostu pozabijają się nawzajem. Ej, ta galera chyba mi rozwali mojego zwiadowcę. Więc prawdopodobnie popełniam właśnie seppuku, ale wchodzimy na tą wioskę i mam nadzieję, że przynajmniej coś dobrego dostaniemy. 120 złota. Dobra, teraz pytanie, czy dam radę uciec przed tą galerą. Oby. No niestety, moja jednostka została zniszczona, więc jednego zwiadowcę mamy mniej. No nareszcie mam tutaj budowniczego, chwilę to zeszło, ale w końcu będę mógł rozbudować te pola, tylko właśnie, po pierwsze zrobimy tak. A, tu możemy wieloryby zbudować. Ty masz sobie płynąć gdzieś tutaj, wiedzać, ale wróćmy do naszych miast, ponieważ ja chcę tutaj kupić jedno pole, ale tylko jedno, ponieważ jeśli kupimy sobie na przykład to pole, to potem, jak rozbudujemy, to oczywiście bomba kulturowa będzie i zdobędziemy kolejne pole. Więc mnie to bardzo cieszy. A tu zacznijmy budować sobie spichlerz, ponieważ mamy problemy z obszarami mieszkalnymi. Nie wiem jak, ale jakimś cudem okrążyliśmy świat. Naprawdę nie rozumiem tego, w jaki to sposób zrobiliśmy, jak tutaj cały czas, jak widzicie, nie przecięliśmy tej mapy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czas na bombę kulturową! I od razu powiększone pole naszego miasta. Zaraz drugie zrobimy. W sumie tu dałoby się jakoś zablokować to. To było dobre. Tutaj mamy jeszcze jedno ulepszenie z tego miasta. Tak, to gdzie byśmy mogli zrobić? W sumie to miasto się dobrze już rozwija. Ej, te ryby, bo właśnie ulepszyłem gubernatora na drugi poziom i możemy już hodowlę ryb robić. Może wam pokażę, jak to wygląda. I zrobię na przykład hodowlę ryb. Mogę tu zrobić? Mogę. Plus 3 żywności i poparcie siebie. Sobie, jak pięknie to pole wygląda, z niczego praktycznie zrobiliśmy naprawdę mocne pole i tak będziemy cały czas robić. I kolejny statek wypływa właśnie i dołączy do naszej wielkiej floty, a tutaj nie wiem, w sumie odkrywamy dalej północne tereny.
Ale ja myślę, że ja zacznę budować kolejnego osadnika. Bo ja na handlu popatrzyłem sobie i większość cywilizacji ma już dwie osoby. A czyli trzy miasta, przepraszam, nie dwie osoby, tylko trzy miasta. Dlatego też przydałoby mi się kolejne miasto. Chyba, że robić więcej wojowników i po prostu sobie trzecie miasto od Holandii zabrać. Kurde, to jest jakiś pomysł zawsze. Zróbmy sobie wojownika. Patrzcie, kurde, na Holandię. Miasto chcę założyć przy wodzie. Ja myślę, że to czas na wojnę. Za długo im pozwoliłem na to, żeby po prostu tej wojny nie było. Mam jakieś casus belli? Nie mam. No to wojna zaskoczenia. Jedziemy. Tak, Holandio, właśnie to cię czeka. Zobaczysz teraz. Czy mogę w ogóle... I wy już idziecie tutaj na dół, zakładać mi miasto na tej wyspie, a ja muszę zacząć tutaj wojnę. Tylko właśnie jakby to zrobić, bo jak widzicie... Nie wiem, idźcie sobie dalej w tą stronę. Zaczyna się wojna. Ja na razie jestem tutaj, mam fortyfikację włączoną w tym przejściu, więc na razie prawdopodobnie tutaj... Chociaż wiecie co, może się wycofam? Byłoby lepiej, jakbym pojedynczo się bił. Więc wycofajmy się na razie tutaj i tutaj zróbmy fortyfikację tak, żeby tylko jedna jednostka mnie biła. To jest pomysł. I jak widzicie, cały czas tutaj z tej strony kolejni wojownicy i teraz jeszcze kolejna łódź będzie płynęła w stronę właśnie Holandii. Patrzcie, już mnie kurde atakują. Ej, oni mają czterech wojowników. Trochę dużo. Okej, mamy nowy ustrój, a za chwilę go zrobimy, ale patrzcie, kurde, czterech wojowników. W sumie ja też mam czterech wojowników. Wiecie co? Teraz tak myślę, że lepszym pomysłem będzie, jeśli stanę na słonie, bo wtedy będę atakował i tutaj ze wzgórza, i tutaj z boku ze słoni. Więc oni będą podchodzić pojedynczo, a ja będę ich we dwóch, dwoma wojownikami atakował. I w razie czego z tej strony też będę mógł podejść, chociaż tutaj ważniejsze było to, żeby zdobyć tych właśnie najemników. A co jeszcze najlepsze jest? Jak oni by dostali tutaj, to ja podpłynę sobie jeszcze swoją łódką i będę mógł jeszcze z łodzi nawalać. Więc naprawdę bardzo, ale to bardzo wszystko idzie po naszej myśli, chociaż zobaczymy jak długo. I w sumie mógłbym tutaj na farmie się wbić z tej strony i zacząć plądrować. Dobra, a ustrój to będzie oligarchia, ponieważ ona dodaje nam, że wszystkie jednostki morskie walczące w zwarciu oraz jednostki zwalczania kawalerii otrzymują plus 4 siły bojowej. Do tego jeszcze 20% doświadczenia wojska, więc szybciej nasze wojsko zostanie rozwinięte. Tu sobie oczywiście wrzucimy kartę charyzmatyczny przywódca, żeby dostać więcej punktów. Osadników chwilowo nie będę robił, więc zacznijmy sobie, na przykład wrzucimy sobie kartę z produkcją jednostek. Czemu by nie? A tutaj wrzućmy sobie kartę z produkcją we wszystkich miastach. I myślę, że w taki sposób wojnę będziemy bardzo szybko prowadzić. Tutaj tak na szybkości jeszcze może bonus za oskrzydlenie. Dobra. To co? Lecimy dalej. Kolejna tura. Okej, podeszli pod nas. Zaatakowali bardzo mocno naszego innego wojownika. Ale teraz ja odpowiem na ten atak. Po pierwsze podpływamy naszą nie galerą, tylko kawadrymą? Kawadrymą? Chyba tak. Atak z wody. Pięknie, już ledwo żyją. I teraz, w sumie jak zaatakuję, to wbije się na to miejsce, ale ja to zrobię z tego względu, że chcę teraz tą jednostkę szybko wyleczyć, a nawet wycofać chyba do naszego miasta, a miejsce tej jednostki zajmie kolejny wojownik, który tam dojdzie. W sumie to wiecie co? Mamy dużo złota. Kupujemy kolejnego wojownika. I łódź by ile kosztowała? Nie, łódź za dużo. Będziemy wojowników sobie kupować i po prostu słać tam na nich. Jak widzicie, też zacząłem łucznictwo rozwijać, więc za chwilę też będziemy mieć łuczników, którzy zaatakują naszego wroga, a ten zdobyty osadnik leci już tutaj założyć kolejne nasze miasto. Kurde, nie mam zasięgu tutaj na nich. No nic, to w takim razie tak, wami się wycofam i wami też się chwilowo wycofam i będziemy się bronić tutaj na wzgórzu, a tutaj łódką oczywiście czekamy na kolejną turę. No i tych wojowników mamy. Zdałoby się, żeby oni przeszli gdzieś w bok. W sumie to czekajcie. Zróbmy może tak, że oni wpłyną tędy, a ci wojownicy może dopłyną tutaj, żeby we dwójkę tam się na ląd wbijać. Bo jak widzicie, bardzo dużo tutaj jest naszego wroga, a tą galerą opłyjmy, zobaczymy, czy jeszcze jakieś miasto na przykład mają gdzieś. Powiem wam, że trochę się czuję teraz, jakbym w szachy grał, bo zastanawiam się, jaki ruch zrobić. To znaczy, na pewno z łodzi oszczelam tych. Ale teraz, jeżeli zaatakuję tymi wojownikami tych wojowników przeciwnika, to wtedy oni będą mogli wejść i zająć to pole, ale wtedy ryzykuję to, że ten wojownik rozwali mi tych wojowników, bo jak widzicie, oni będą mieć wtedy mało życia i zajmą wzgórza, więc może jednak zrobię tak, że tutaj dam fortyfikację, a tymi zaatakuję, bo tu jest bardzo poważna wygrana, więc bardzo możliwe, że dzięki temu ta jednostka przeżyje, a w następnej turze po prostu tutaj zajmiemy to pole.
Okej, zaatakowali nas. Mamy tradycję wojskową, więc mamy teraz premię dodatkowo za oskrzydlenie. Więc tym bardziej, patrzcie, to jest poważna wygrana. Atakujemy. Tak czy nie? A tu mamy poważną porażkę. Chyba, żeby... Nie, tu remis. Dobra, zaatakujmy tymi. Zajęliśmy teraz to miejsce, dzięki czemu będziemy mieć pewnie bonusy tutaj dodatkowe za oskrzydlenie. Ale ja tu dalej chcę mieć czuwanie. Niech tu będzie czuwanie, niech on tu będzie cały czas siedział, a łódź od razu oczywiście ma oszczerać, wy macie się leczyć. Kolejny wojownik, niech podejdzie. Albo wiecie co, nie, niech zejdzie tutaj na wodę. Tu jak na razie jest spokój, nikogo nie widać. Kolejna wioska, super. W sumie wiecie co, automatycznie odkrywanie. Niech po prostu chodzą i szukają, ja nie będę tracił czasu na klikanie tam. A wami... Kurde, czy by się już wbijać tutaj na ląd, czy nie? Poczekam, żeby ci pierwsi wbili, a ci drudzy po prostu, czy może wbijmy się tutaj. I zobaczymy, co się stanie. A w naszym głównym mieście zbudowałem spichlerz i myślę, że zacznę budować dzielnicę portową 6 tur, ale przyda mi się to. Z tego względu, że po prostu będę mógł tam też latarnię morską zbudować, ich potem stocznie, dzięki czemu będę szybciej nasze kolejne łodzie budował. Dobra, zróbmy sobie turę. Atakowali nas na tym miejscu, dobra. Jak to wygląda? Złota era! Złota era po pierwsze, czyli weźmy sobie ze złotej ery polną dyskusję, ponieważ tutaj mamy dodatkowy bonus. Premia za osiągnięcie swojej dzielnicy biznesowej i portowej do złota zapewnia również naukę. Czyli tam jak będę miał 4 złota z portowej, będę miał też 4 nauki, a 4 nauki wspaniałe. Mi się bardzo przyda. Dobra, i jakby to rozegrać tutaj? To jest wojownik, to będzie poważna wygrana. Ja myślę, że ja się wbijam tutaj na ląd. I zrobię sobie fortyfikację na razie. Albo zabrać im budowniczego. Ale wtedy narażam się na atak z dwóch stron. Na razie może nie. Dobra, ty odkrywaj dalej. Mamy galerę wroga. Wycofam się na tą galerę. Mam zbyt mało floty tutaj. Wami? W sumie? Czemu by nie? Oszczelaliśmy. Tradycja morska rozwinięta. Tutaj, jak mówiłem, miasto. Na pewno w tym miejscu, ponieważ będziemy mieć zasięg na to. Tutaj. Więc po prostu bardzo dużo zasobów morskich. Mamy kolejne miasto. Tutaj na wioskę. Z wioski dostajemy 40 zł. Też włączymy, dajmy sobie awans. Potem włączymy automatyczne przemieszczanie się. O, takie mała zamiana, ten się znowu wycofa, będzie się leczył, ten się tutaj też leczy, no jest po prostu świetnie. Dobra, co zrobi Holandia? Zaatakowała mi moich wojowników. I tu też się wbija kolejną jednostką, to jest po prostu świetne, co tu się dzieje. Patrzcie, nas się znowu wbija kolejną jednostką, a ja znowu mogę z łodzi oszczelać sobie tą jednostkę, dzięki czemu tylko wbijam. Chociaż, kurde, złą jednostkę zaatakowałem, bo ona miała już maksymalny poziom, no ale mniejsza to. Dobra, myślę, że czas się dam dobijać do środka, więc wbijamy się tą jednostką. To w sumie mogę na razie się poleczyć. No i tutaj, jak to robimy? Tu mam mało życia bardzo i bym umarł już, więc w sumie... Mnie za dużo nie kosztuje to, że wejdę znowu do wody, więc fajnie się po prostu. Ej, mogę zdobyć wielkiego człowieka. Wielki prorok. Jako pierwszy? Chyba jako pierwszy będę. A nie, przepraszam, już Brazylia miała też tego Piotra Apostoła. Dobra, ja biorę proroka i akurat możemy założyć naszą religię. Dlatego też rozpoczynamy to. O kurde, ten obóz już mnie będzie wkurzał. I co ja zrobię? Ja zrobię sobie religię wielkiego kraba. Bo mam strasznie dużo krabów w moim państwie, więc będziemy modlić się do wielkiego kraba. I co ja bym z tego wszystkiego wybrał? Dobra, ja wezmę edukację jezuicką, czyli możliwość kupowania za wiarę budowli w kampusach i dzielnicach kulturowych. Ja ogólnie nie chcę wygrać tego religijnie, więc po prostu tą wiarę chcę wydawać w jakiś łatwy sposób. Dlatego też myślę, że to będzie najlepsza opcja. A tutaj weźmiemy po prostu to, że każda dzielnica świątynna i kulturalna w mieście wiedząc, że te religie zapewnia odpowiednio plus jeden do wiary lub jeden kultury. Dzięki czemu wtedy moje i dzielnice świątynne, i kulturowe będą zapewniać to i to. I myślę, że to będzie naprawdę dobre. Posługa laicka. I zakładamy naszą religię. Super. Okej, znów mnie zaatakowali. Więc ja się wbijam na nich. Poważna wygrana. Ej, nie zabiłem ich. Wiecie co? Ja tu bym chciał zrobić coś, żeby tych zmusić do wejścia tutaj na brzeg. Czyli w sumie mógłbym wykorzystać tych wojowników, żeby podeszli tutaj. Dzięki czemu prawdopodobnie teraz mogę się ustawić w tym miejscu naszymi łodziami i prawdopodobnie w kolejnej turze oni podejdą i będę mógł ich oszczelać. A przynajmniej taki jest plan. A ty wracaj do miasta się leczyć.
Kurde, zrobili idealnie to, co chciałem, więc oszczalamy ich i wojownikami dobijamy. Tylko wtedy ryzykuję, że ci podejdą i nie dobiją tych wojowników. Ale to wtedy dwie łodzie zabiją tych wojowników i zostawią miasto otwarte. Dlatego też robimy to i czekamy na kolejną turę. Polandia chce już zawrzeć pokój, ale nie zna mi te numery. My musimy jakieś miasto zdobyć tutaj od was. Jedno albo i więcej. I mamy też w końcu nasz piękny, wspaniały port. Przez co też możemy zbudować i kolosy, ale ja bym chciał zrobić latarnię morską, ponieważ tutaj są obszary mieszkalne, ale też i żywności na wszystkich polach wybrzeża, więc to jest coś, co ja chcę. A tu wróćmy do... ten sam szlak handlowy. Zdobyliśmy kolejnego emisariusza, więc od razu wysyłam go do tego państwa miasta Auckland, ponieważ dzięki temu zobaczycie w sumie, jak go tylko wyślę, tu powinna dojść produkcja. Tak, patrzcie na to, produkcja wszędzie na tych polach doszła. I też tutaj, gdzie są ryby, raczej kraby, więc mamy już plus 2. Tutaj też mamy plus 2 produkcji. Kurde, to miasto będzie świetne po prostu. No i czas na plądrowanie. Mało tutaj plądrujemy, żeby dostać HP. Tutaj będziemy w następnej turze mogli plądować, żeby dostać 49 nauki, a to dla mnie jest, kurde, 4 tury prawie, więc naprawdę dobrze. I atak przez rzekę. Tu pozwoliłem im atakować cały czas siebie na fortyfikacji, stałem. Zbili HP do praktycznie zerowego poziomu i atakujemy, dzięki czemu zajęliśmy to pole. A jak widzicie, tutaj nasza już flota... O kurwa! No, nieźle. Tych osadników bym chciał zdobyć. A jakby to zrobić? Jakby to zrobić? Wiecie co? Cofajmy się jeszcze, bo dopiero nasza reszta floty płynie tam. Jak dopłyniemy, to wtedy rozpocznie się wielka po prostu wojna na morzu. No i zaczynamy wielką wojnę morską. Czekajcie, czyli ile będę miał ruchu, jak podpłynę tutaj? Aha, czyli w następnej turze nie będę mógł zaatakować. Dlatego też zrobimy sobie może taką pułapkę małą, tylko czy nam się uda. Wtedy oni by podpłynęli, prawdopodobnie zaatakowali ten statek. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Plądrowanie! Wszystko palimy i chyba czas atakować w końcu Rotterdam. Wiem, że trochę tutaj stracę, możliwe stracę jednostek. A, bym musiał, wiecie co, ja najlepiej jak tak zrobię, będę nie przez rzekę atakował. Bo przez tą rzekę właśnie bardzo dużo tracę. Czas resztę jednostek tam wysłać. A tu splądrujemy oczywiście naukę, dzięki czemu jazdę konną właśnie odkryliśmy. I kolejna. I teraz właśnie idziemy na Toa. Jak najszybciej. Pięknie, bot zrobił to, co chciałem, czyli po prostu wbił się tylko jedną łodzią tutaj pomiędzy nasze łodzie. I teraz zaczyna się po prostu Saigon z każdej strony. Nie, czekajcie, tutaj jest oszczał. Więc strzelamy, strzelamy i na samym końcu galera wpływa i niszczy po prostu. Szkoda, że się łodzi nie da przejmować. Okej, okay. Kurde, tu mi barbarzyńcy z boku weszli jeszcze. No ale na szczęście mam level, więc wbijmy go. Znaczy awans po nią zrobimy. I teraz możemy atakować. No tutaj niestety przez rzekę wystracimy trochę HP, ale tak czy siak to zrobię, zaatakujemy. Tutaj w sumie bym mógł zrobić krok w bok i tymi dobić. Już tymi też mogę splądrować szlak. Plądrujmy szlak. Plus 60 zł i na tej dużo dopiero podejdziemy na Rotterdam. Dobra, czas skończyć tą wojnę na morzu. Oszczelajmy. Pięknie. I padła. A tą podpłyńmy, bo mi się naprawdę wydaje, że tu jest miasto. Jest. Jest. O kurde, galerę zrobili. Ja tu mam bardzo mało życia. Oby mi tylko ta galera nie spadła. Dobra, ale czas chyba skończyć to miasto. Zaatakujmy na początku nimi, bo oni mają full HP. Potem tymi, bo przez rzekę nie atakują. Teraz tymi... Dużo HP stracę. No, najwyżej stacyjną jednostkę wojowników. Nic się wielkiego nie stanie. A tak. I w następnej turze to miasto już będzie nasze. Kurde, na szczęście nie zaatakowali mi tej galery, która miała mało HP, tylko po prostu zaatakowali tą łódź, która miała troszeczkę więcej tego HP, dzięki czemu teraz mogę oszczelać. Podpłynąć tą, oszczelać. I czy galera da radę rozwalić do końca? Chyba tak. Pięknie. Ej, kurde, nasze łodzie już ledwo żyją, ale dalej żyją. Najważniejsze. A my w tym momencie zajmujemy Rotterdam. Zajmujemy Rotterdam. Zajmujemy? No. Niestety stracimy jedną jednostkę, ale
wykorzystaliśmy. Dobra, zapnij się już, babko, bo chcę powiedzieć, że wygraliśmy. Tak na razie przynajmniej wygrywamy tą wojnę, możemy zachować to miasto, zachowamy oczywiście wszystkie miasta, my się podbijemy. No ale idzie dobrze, ale to będzie na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się wojna podoba. W następnym odcinku myślę, że ją na szybko się skończymy, a potem zaczniemy wojnę z Koreą. Ponieważ jak sobie tutaj popatrzyłem, Korea to jest jedyne jej miasto, więc podpłynę po 100 łódkami i zajmę wszystko, co się da. Dobra, na razie, pa, see ya!